Posłuchajcie jowo sprosę o wojnie tureckiej. 300 lat temu minęło, jak z królem sobieskim. A w niedzielę bardzo rano spłynęły okręty. Na tym miejscu stanęły, gdzie był obraz święty. A w niedzielę bardzo rano bramy otworzyli. Zaraz do miasta Wiednia Turcy przystąpili. Oj, Wiedniu, 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 już cię teraz mamy. Już was tu nikt nie obroni, tylko tyn nad wami. I przyjechał pasz turecki, monstrancyjum z Dyni. 70 zakonników pod klasztorem ścini. A pannum zakonnicum rży piersi nozami. Przenajświętszy sakrament deptali nogami. Dzieci bili, przebijali, na bagnety brali. Nie z tym syna matki patrząc, z żalu umierały. Krew płynęła strumieniami z okien na ulicę, a Turek ze wszystkich stron strzelał w kamienicę. Już wszyscy potworzyni, już we krwi stanęli, a o pomoc Matkę Bożą, o pomoc prosili. I przyjechał król sobieski do kościoła bieży, upadł przed najświętszą panną i tam krzyżem leży. W tym zawołała z obrazu: powstań na kolana. Oj, powstań, królu sobieski, na Turka pogana. I powstał król sobieski, który krzyżem leżał, by na Turka pogana czym prędzej pobieżał. Przenoś święco paninko, jak ze mną wojować, kiedy słonko zachodzi, późno się sykować. A mówiłam jo do ciebie, zem prosiła syna, że ci słonko będzie świcić, zbije z poganina. A mówiłam jo do ciebie, ze z mojej przyczyny, słońce będzie ci świciało dłużej 3 godziny. Zobocy wsy Bóg najwyższy, z nieba wysokiego, spuścił na nich dysk kamienny, zwybił do jednego. Ci, którzy żywi zostali, w zini rejterować, pod przysięgli, że nie przyjdą do Polski wojować. Pod przysięgli, że nie przyjdą do Polski wojować.